Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka i parodystka Kasia Kwiatkowska. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć. Kasiu, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, natrafiłem na wywiad, którego udzieliłaś jakiś czas temu Gali. I tam zapytana o to, do jakiego kwiatka byś się porównała, odpowiedziałaś. Może do stokrotki. Na świecie są kręcone superprodukcje, aktorzy grają w wielkich musicalach i superprzedstawieniach, dzieją się jakieś fantastyczne rzeczy. A stokrotka może liczyć, że ktoś ją wypatrzy i powie, o, jaka śliczna, i pójdzie dalej. To dość chyba pesymistyczna refleksja. Dlaczego? No, bo wydaje mi się, że wynika z niej, że jesteś tą stokrotką, na którą ludzie popatrzą, powiedzą, że jest piękna i pójdą dalej, czyli wnioskuję, że... No tak, ale wszyscy pamiętamy stokrotki. Wiesz co, w ogóle nie, no to jest jakiś taki strasznie... Krótko mówiąc, pizdowaty fragment wywiadu, którego w tej chwili się wstydzę, bo w ogóle strasznie nie lubię takich takich przesłodzonych opisów. I w ogóle wiesz, cały pomysł na to, żeby zadać mi pytanie, skoro masz na nazwisko Kwiatkowska, to do jakiego kwiatka byś się porównała? No wydaje mi się takim nie pensjonarskim, tylko takim... Pretensjonalnym bardzo pomysłem i wiesz, aż mi wszystko ścierpło i trochę aż się spociłam teraz słuchając tego. No musiałam coś odpowiedzieć, no to wiesz. Ale zawsze jest też autoryzacja chyba. No tak, ale wiesz, no to już musiałabym cały wywiad nowy pisać, no nie? To się nie chce człowiekowi. Przyznałaś też w jednym z wywiadów, że przez 7 lat po szkole aktorskiej nie miałaś pracy i właściwie zastanawiałaś się nad zmianą swojego zawodu i gdzieś przeczytałam nawet, że myślałaś nad tym, żeby zostać ilustratorką do krzyżówek. No rzeczywiście, no miałam taki moment bardzo długi, który nie dawał mi nadziei na to, że ja się zrealizuję w zawodzie. Tak to bywa. No, czasem niektórych łapie taki okres bezrobocia, braku propozycji po okresie właśnie bardzo dobrym. A mnie się to wydarzyło tuż po szkole i w związku z tym było to dla mnie takim wyznacznikiem tego, że pewnie jest we mnie coś, co nie pozwoli mi wykonywać tego zawodu, że pewnie nie zauważam tego, że po prostu jestem niezdolna, albo nieciekawa, albo... No ale chyba jakbyś była niezdolna, to byś nie skończyła szkoły aktorskiej, wydaje mi się. No wiesz, to różni ludzie się dostają do szkoły teatralnej i różne są momenty w trakcie egzaminów do szkoły. Czasem jest tak, że ludzie w szkole nagle są bardzo, bardzo dobrzy, a potem nagle w zawodzie już mniej... To są bardzo różne... To są jakieś takie tajemnicze strasznie sprawy. To są też takie momenty, że czasem jesteśmy w lepszej dyspozycji do wykonywania tego zawodu, czasem w gorszej. Ja mam wrażenie też, że po szkole był we mnie duży rozdźwięk pomiędzy dojrzałością psychiczną, a tym, jak wyglądałam. I tutaj miałam coś takiego dosyć młodego i świeżego na zewnątrz, a doza ironii, którą się posługiwałam i jakiejś takiej i dystansu i świadomości, może nie korespondowała z tym moim wyglądem. Poza tym wtedy były potrzebne tylko i wyłącznie takie super ekstra, może nie tylko, no nie wiem, ja byłam trudnym do obsadzenia typem. Ja teraz jak na to patrzę, tak to widzę. Bo, no wiesz, no nie wiem, to są bardzo takie skomplikowane rzeczy. A dlaczego nazwałaś kiedyś aktorstwo dziwnym zawodem? No, bo to jest dziwny zawód. A dlaczego? No a jak myślisz? No, wydaje mi się, że przeciętnemu zjadaczowi chleba wydaje się, że to jest bardzo interesujący zawód, że to jest coś, co w zasadzie wiele osób chciałoby robić, mimo że nawet często nie mają predyspozycji ku temu, to wydaje się, że to tak fajnie jest na tych planach filmowych i w tym teatrze tak stać przed tymi ludźmi i żeby się wszyscy patrzyli i w ogóle takie inspirujące i spotykać tyle nowych osób, a ty mówisz, że to dziwny zawód. No tak, no bo to jest to wszystko to, co powiedziałeś. Jest dziwne? No, to znaczy może najbardziej dziwne jest właśnie to, to ile zależy w tym zawodzie od właśnie tego, czy się ma farta, od różnych zbiegów okoliczności i też od tego, że no cały czas są te takie, że na przykład jak bardzo, bardzo dużo grasz i wszyscy cię chwalą i wszyscy chcą cię mieć, to bardzo często potem następuje moment też przesycenia. I ty musisz wtedy, właśnie wtedy jesteś zdziwiony. Wielu aktorów właśnie wspomina o tym, że w aktorstwie jest tak, że czasem jest tyle propozycji, że no jest w czym wybierać i trzeba z wielu rezygnować, a później pojawiają się okresy, że tak naprawdę siedzi się w domu i tak naprawdę no nie wiadomo, co z sobą zrobić. Siedzi się w domu, a pieniądze na koncie topnieją, no wiesz, właśnie. Zaczyna być nerwowo.
No tak, tak, tak. Ty ten okres właśnie miałaś na początku swojej, od razu po skończeniu szkoły aktorskiej. Nic nie topniało na koncie, tam nie było niczego do tego, do topnienia. I chciałaś sobie zarobić pieniążki na ilustrowaniu krzyżówek? Skąd taki pomysł? No słuchaj, to też były strasznie małe pieniądze. No wiesz, no to po prostu ja już chciałam robić coś, co by mi sprawiało przyjemność. Mhm. No a równocześnie, no wiesz, żeby chociaż trochę pieniędzy mi przyniosło. No wiesz, no i tak... Ja myślę sobie tak, kurde, jak się tam pójdzie, to pewnie trzeba przedstawić jakieś papiery albo przynajmniej powiedzieć, że się jest po czymś czy tam po czymś. Jezus Maria, i po prostu oni mi mówią tak, ale to co, to przyniesie nam, prześle nam to pani jakoś tam drogą mailową, a ja sobie myślę tak, Jezu, przecież ja to umiem tylko odręcznie narysować. Ja mówię, nie, ja przyniosę ze sobą oryginały, teczkę. Jezu, to było straszne. I wybrali takie najbrzydsze te moje rysunki, takie, z których byłam najmniej zadowolona, ale coś tam wybrali. Bardzo to było dla mnie takie, no... Podbudowujące? Tak, że... tak. I zaskakujące. To były jakieś po prostu grosze. Mhm. Ale sobie pomyślałam, aha, dobra, to jak tutaj wzięli, to może jakbym się postarała, to by wzięli i tu, i tu, i tu. Ale ostatecznie nie poszłaś w stronę malarstwa, tylko już w stronę aktorstwa i bardziej parodii. To znaczy, wiesz, no tak się stało po prostu, że... To też był przypadek, kolejny zbieg okoliczności? Poszłam na taki casting i no po prostu moim zdaniem, no jakoś... Ja tego nigdy tak nie odbierałam, że ja poszłam w stronę parodii. Mm-hmm. Po prostu brałam udział w tym programie Szymona i każde kolejne zadanie, to traktowałam jak zadanie aktorskie. Mm-hmm. No ja tego wcześniej nie robiłam i... Aha, czyli to było coś nowego, nigdy wcześniej nie miałaś styczności z niczym związanym. Nie, no wygłupiałam się po prostu czasem na imprezach, no i jak poszłam na ten casting, no to też się wygłupiałam, a było mi już wszystko jedno, naprawdę, bo wszystko mi się w życiu wtedy zawaliło. Zerwał ze mną chłopak, nie miałam pracy, nie miałam gdzie mieszkać, no po prostu, to znaczy miałam gdzie mieszkać u mamy, no co to jest za mieszkanie, ma się 30 lat i wiesz, mieszkasz u mamy, nie masz pieniędzy i rozstajesz się z chłopakiem, po prostu tragedia. No i poszłam na ten casting i było mi już tak wszystko jedno, że po prostu go wygrałam. Mhm. Ale chyba nie żałujesz tego, że poszłaś na ten casting, bo po tym castingu... No bo to jest super takie wydarzenie, bo gdyby nie to, to najprawdopodobniej w ogóle nie miałabym okazji nikomu już się pokazać i tak dalej. To mi bardzo dużo drzwi otworzyło. No właśnie. Dlatego, że jakoś tak się... miło stało, że środowisko bardzo doceniło to, co my tam zrobiliśmy, ja i moi koledzy. Chociaż to też nie jest tak do końca, bo na przykład teraz, kiedy startowałam do roli w debiucie fabularnym Marysi Sadowskiej, To była duża, główna rola, no to dostałam na szczęście tę rolę, bo Marysia się na mnie uparła, zobaczyła mnie w tej roli, uwierzyła we mnie, ale musiała bardzo przekonywać różne osoby z boku, po kolei, że nie będę się kojarzyła z, wygłupami i ze śmiechem. I że mam w sobie tę siłę dramatyczną i że po prostu nikt się nie będzie śmiał. No właśnie, bo zastanawiam się, czy właśnie to, że ludzie kojarzą cię przede wszystkim z tego, że parodiujesz znane Polki i że zawsze jesteś uśmiechnięta, roześmiana i masz ten talent kabaretowy, czy to nie jest teraz trochę takim garbem, że blokuje ci drogę właśnie w stronę różnych sztuk dramatycznych, bo ludzie uważają, że skoro jesteś właśnie taka śmieszna, roześmiana i w ogóle umiesz zabawić publiczność, to nie będziesz się sprawdzała w czymś bardziej poważnym. No właśnie, no na szczęście sobie to odblokowałam, to znaczy ten film dopiero wejdzie na ekrany, to znaczy mam nadzieję, no teraz dopinane są ostateczne prace, no i nie chcę zapeszać, ale już wiem o pierwszych krokach, jakie ma ten film zrobić, no i zobaczymy, no też nie jestem tak do końca pewna, jak to wyszło, no. ale chyba dobrze. Nie przejmuję się tym tak za bardzo, tym bardziej, że teraz zagrałam aż w 3 serialach takie zupełnie różne role i nie są one w żaden sposób jakoś tam... Komiczne. Znaczy są komediowe, ale nie są takie... Nie, jedna nie jest. No dobra, nieważne. W każdym razie jakoś tak się zrobiło w miarę dosyć dużo tych propozycji i nie wiem. Nie ma co się bać, no trzeba robić... jakieś fajne rzeczy, które się lubi.
A czy nie jest ci trudno czasem wyważyć te granice, żeby parodia nadal była parodią, a żeby ktoś się na przykład nie obraził, żeby to nie było takie po prostu jakieś prześmiewcze do tego stopnia, żeby kogoś urazić? Czy w ogóle nie skupiasz się na tej kwestii? W ogóle. Mhm. A zdarzyło ci się, że któraś ze znanych osób, które sparodiowałaś, powiedziała ci, że poczuła się dotknięta twoją parodią, czy raczej są to słowa pochwały i uznania dla twojego talentu? Nie, tylko... To znaczy, no, na przykład Kasia Szczuka, z którą się przyjaźnię, bardzo lubi tę parodię i nawet ostatnio, jak poznałam siostrę Kazi, która w ogóle nie ogląda telewizji i zupełnie nie wiedziała, kim jestem, spytała się mnie, czy jestem koleżanką Kazi z Panu, z Polskiej Akademii Nauk. Ja mówię, och, niestety nie. I Kasia mówiła, Kasia mnie robi w telewizji, słuchaj, Kasia, weź jej zrób mnie. No i, ale nie zrobiłam, no bo to takie jakieś głupie, no, żeby siostrze parodiować jej własną siostrę. No w każdym razie Kazi się bardzo to podoba. Magda Gessler poznałam i Magda Gessler naprawdę wykazała się bardzo dużym dystansem tutaj do siebie i okej. Okay. No i tak ten, no. A oprócz tego to raczej nie miałam okazji się spotkać z tymi osobami, które parodiowałaś. Wiadomo, że są takie osoby, jak na przykład Alicja Węgorzewska, które od razu, prawda, wiesz, no po prostu, tylko że tak naprawdę widzisz, ja nie włożyłam tutaj pracy na razie w to, żeby zrobić panią Alicję Węgorzewską, tak żeby ją zrobić tak naprawdę dobrze, musiałabym usiąść i sobie po prostu dokładnie popatrzeć na nią przez jakieś 2-3 dni, tak sobie z nią pobyć więcej. Przeanalizować, co robi, jak robi. No tak, co jakieś mówi. Dodatkowe wychwycić. Ja to w ogóle dzisiaj właśnie oglądałam sobie Oliwiera Janiaka. To też już wychwyciłam takie dwie rzeczy, które bym, jakbym na przykład robiła. To znaczy, ja nigdy nie zrobię parodii mężczyzny, bo to nie ma sensu. Ale już wychwyciłam takie dwie dokładnie rzeczy, które trzeba by było zrobić w tej parodii. Świetny to jest materiał. Żałuję, że nie jesteśmy tej samej płci. Tego się już nie da zmienić. No co takiego charakterystycznego ma Janiak? No ma coś takiego, że zapomina w połowie zdania, co ma dalej powiedzieć. Jest takie wrażenie jakby, że na przykład znajdujemy się w lesie deszczowym. Wiesz, że ja tego jeszcze nie uchwyciłam, ale są takie zawieszenia, że tak, że jak mówi o Ewie Minge, to na przykład mówi, że to jest Ewa Minge, wiesz, w ostatnim momencie sobie przypomina i oczywiście jest to wykończone jakimiś niezwykłymi gestami ręki. Cały czas ma taki balet tych rąk. Świetne to jest. Plus jeszcze to, plus on ma strasznie dużo rzeczy, tylko wiesz, ja po prostu nie jestem w stanie tego przetransponować przez swój głos i tak dalej, no jestem kobietą. A ja zawsze oglądając rozmowy w tłoku, zastanawiałem się nad tym, na ile to, co robicie, jest wyreżyserowane, a na ile to jest improwizacja. No wiesz co, no trochę tam, to znaczy... Nie no, głównie to jest jednak tekst, to stała baza, ale czasem wypuszczamy się w jakieś takie meandry improwizacji, tylko że najczęściej jak już tak bardzo, bardzo dużo improwizujemy, to w pewnym momencie... Zapętlajcie się. Tak, nie ma tego wyjścia wątku. I na szczęście i do tej pory, kiedy to było nagrywane wcześniej, no to mogliśmy sobie na takie rzeczy pozwolić, a teraz kiedy jest ten pomysł, że na żywo to robimy, no to... Nie za bardzo, bo tego się już potem nie zmontuje. A ty wolisz takie sytuacje, gdy reżyser daje ci totalną swobodę, możesz improwizować, szyć trochę rolę na bieżąco, czy wolisz jednak trzymać się tekstu, trzymać się tych ram wyznaczonych? Słuchaj, jak jest głupi reżyser, to wolę, żeby nic nie mówił, a jak ma fajne pomysły, no to niech mówi, to jest super. Albo niech współpracuje. Też to nie ma reguły. Bo czasem jest reżyser, który ci wszystko narzuca, ale ty go kochasz i uważasz, że on ma rację, więc... bardzo chętnie spełniasz jego wszystkie oczekiwania, marzenia i tak dalej, i tak dalej. Czasem wychodzisz na tym źle, no bo obydwoje w to wierzycie i tak dalej, i tak dalej. I ty robisz wszystko, co ten reżyser ci kazał, a tu się okazuje, że potem to nie za bardzo wychodzi. Kicha. Że jest kicha i czasem się okazuje, że bardziej było warto może zaufać swojej intuicji. Ale no wiesz, no po prostu jest tyle możliwości przeróżnych. Fajnie jest też, jak na przykład po prostu to jest taka współpraca, jest taki ping-pong, wymiana pomysłów. On daje trochę od siebie, ty dajesz trochę od siebie. To jest też dobre, bardzo, bardzo jest też niefajne na przykład, kiedy reżyser się potwornie upiera przy swoich racjach i jest zupełnie zamknięty na twoje
Wiesz, no to znaczy, że jest ściana, albo na przykład najgorsze jest, kiedy upiera się przy swoim potwornie złym pomyśle. No to to wtedy nikt nie to, jest powiedzieć, że, dramatyczne. Że to jest dramatyczne. No nie, no właśnie i mówi mu się, że jest złe, no nie, no bo to wiesz, bo to są nerwy w pewnym momencie. Słuchaj, to nie wiem, czy ty miałeś okazję uczestniczyć w ostatnich tam powiedzmy próbach przedpremierowych i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie. To powiem ci, że no wtedy ta kultura ma troszeczkę inny wymiar. Bywa gorąco. Tak, tak. Padają niekulturalne wyrazy z ust kulturalnych ludzi zajmujących się kulturą. I to jest całkowicie normalne, bo to są naprawdę skrajne emocje. A jak było w przypadku pracy nad Wielkim Apetytem? O, nie. Tutaj akurat myśmy z reżyserem Pawłem Aignerem bardzo dobrze się dogadywali. Ja tylko pod koniec pracy myślałam, że zabiję moją... moją panią inspicjentkę, która, poczekaj, ona była moją, jak się nazywa ta pani, która podpowiada? Sufler? Tak. Myślałam, że tę panią zabiję. Naprawdę byłam bliska. A co bliska takiego robiła? Mówiła przez nos. Cały czas miała katar. No i nie podpowiadała w tych momentach, kiedy trzeba, jak podpowiadała, to niewyraźnie. No i dawała mi do zrozumienia, że... Znaczy na przykład jak już mnie chwaliła, to było w ten sposób. Nie, naprawdę fajnie to zagrałaś. Naprawdę, się nie spodziewałam. Przerażająca, potworna, wstrętna baba. Pozdrawiamy? Nie pozdrawiam. Ukradła mi książkę. Super. A na co obecnie Kasia Kwiatkowska ma wielki apetyt? Właśnie sobie kupiłam fliszki do francuskiego. I teraz czekam, aż pojadę do domu i sobie to wszystko tak urządzę, bo pierwszy raz tak naprawdę korzystam z fiszek i już w samochodzie to przejrzałam i nagle zrozumiałam, że to jest takie super. I już zapamiętałam trzy słowa. Mûrir, persil i poire. Czyli dojrzewać. No dobra, no to nieważne, no nie będę tam, w każdym razie to jest rewelacyjne. I tam są jakieś przegródki, ja to sobie wszystko poukładam, już się nie mogę doczekać, kiedy się tego zacznę uczyć. A nie masz może apetytu na założenie własnego kabaretu? Nienawidzę kabaretu, po prostu mam to gdzieś. To dziwne trochę. Nie, naprawdę, sorry. Co jak co, ale jak widzę tę dwójkę, te kabarety, te srety, to po prostu mi się słabo robi. To jest w ogóle nie moja bajka. Mhm. Czyli jedyne, co mi się podoba, to jest ta Joasia Kołaczkowska. Mhm. I z tego wszystkiego to ona tylko. Ci faceci już nie. Spadkobiercy, bardzo fajne, jak oni się gotują i ona. Ona jest po prostu świetna. I to jest jedyny punkt polskiego kabaretu, który mi się podoba. A wszystkie pozostałe rzeczy cię nie śmieszą? W ogóle. A... Tragedia. Po prostu mnie to żenuje. Przejdźmy trochę do innej kwestii. Może Kasia Kwiatkowska ma też apetyt na walkę o prawa kobiet i równouprawnienie w naszym kraju. Tak. Skąd w ogóle pomysł, żeby zainteresować się ruchem feministycznym i zaangażować się w działalność? Ja się nie zainteresowałam. To po prostu było. I tyle. Tak. Po prostu taka jestem. A z drugiej strony też w jednym z wywiadów przyznałaś, że w naszym kraju przyznanie się do tego, że jest się feministką, to tak trochę jakby się przyznało, że jest się wariatką. Z czego to wynika? No bo tak w takim kraju żyjemy, ale wydaje mi się, że troszeczkę się zmienia ta sytuacja w wielkich miastach. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja kobiet w świecie mediów, w showbiznesie? No bo jednak jesteś częścią tego świata. Świata mediów, obracasz się wśród osób z pierwszych stron gazet. Zresztą sama jesteś no taką widzisz, osobą. Jak kobiety są traktowane w takim świecie? Znaczy, no mamy niższe stawki, tak jak w całym powiedzmy przekroju wszystkich branży. Oczywiście, że mniej zarabiamy, są pojedyncze przykłady takich kobiet, które zarabiają więcej. No i poza tym ten nasz zawód jest akurat w naturalny sposób, i ja już się o to nie będę biła, trudny bardzo dla kobiet, bo po pierwsze bardzo często na przykład szukamy aktorki, która będzie tylko ozdobą w filmie. Właśnie. I ja to rozumiem, okej, no bo to też jest potrzebne. Po drugie jest na przykład sytuacja atrakcyjności aktorki i że powiedzmy aktorka jest atrakcyjna, ale tylko do ról powiedzmy romantycznych, związanych z jakąś tam historią romantyczną, z jakimś love story, kiedy aktorka osiąga 40-45 lat.
nagle przestaje być ciekawa dla kina. Nie dostaje propozycji. Ludzie zaczynają mieć drżące ręce, kiedy oglądają swoją przepiękną, wiesz, Sharon Stone, która się nagle posypała, jak to możliwe, jak to możliwe. Nagle jest problem z obsadzeniem takiej aktorki. A poza tym przede wszystkim to już właściwie, no przecież w teatrze szekspirowskim grali tylko mężczyźni, no ale dobra, grali też kobiece role, ale tych kobiecych ról było zawsze proporcjonalnie, już od w ogóle po prostu antyku, zawsze było mniej kobiecych ról. I tak naprawdę w ogóle wszędzie, w całym przekroju sztuk, seriali, filmów i tak dalej, zawsze jest więcej ról dla facetów. Facet łatwiej znajduje pracę w tym naszym zawodzie. Oprócz tego, kiedy pracujesz głosem, robisz rzeczy lektorskie, najczęściej jest potrzebny facet do czytania tych takich szeptanek. Oprócz tego voice-overy, najczęściej przekonujące głosy, to są męskie głosy. No po prostu mamy mniejsze możliwości. I wydaje mi się, że w ogóle ten showbiznes to jest taki świat, który rządzi się swoimi prawami. I przyznałaś też kiedyś, że Szymon Majewski powiedział ci, że nawet jeżeli będziesz chodziła w worku pokutnym po mieście, to znajdą się tacy, którzy powiedzą, że odbiła ci sodówka. Nadeszli się już tacy? No. Nie, no tak, no wiadomo, wiadomo, że tak. Bo ja jak teraz... Ale to jest tak, że wiesz, że zależy, wiesz, od sytuacji, bo z jedną osobą się zachowujesz tak, z drugą tak i na przykład czasem w takiej pracy są nerwy i na przykład jest, wiesz, coś jest zawalone i tak dalej, jest naprawdę ktoś nie do końca dobrze wykonał swoją pracę. Ty jesteś w jakichś nerwach, bo masz tekst nienauczony albo niepewny, jest się niepewnym, czy to dobrze wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. I może strzelić nerw i na przykład powiesz kilka słów za głośno w jakiejś histerii. Nie będzie, że Kwiatkowska gwiazdorzy. No i wiesz, i tak naprawdę trzeba strasznie się pilnować, bo na przykład ja zawsze byłam wybuchowa i zawsze potrafiłam zrobić znienacka awanturę. Lata mijają, ja się próbuję troszeczkę okiełznywać i się uczyć tego, że zawsze trzeba wziąć kilka oddechów i tak dalej, ale jest mi to trudno, bo po prostu taka jest moja natura, że jestem wybuchowa. I wiem, że na przykład teraz, kiedy zagrałam powiedzmy w tym, no to na przykład jakbym zrobiła taką awanturę, to będzie... Wiesz. Dostała kilka nowych ról, poczuła wiatr w skrzydłach. Tak. I już nikt nie będzie pamiętał, że na samym początku, jak byłam u Szymona Majewskiego, to też potrafiłam zrobić awanturę. Wtedy, kiedy myślałam, że będę tylko na jeden odcinek. Znaczy, no nie chciałabym tutaj zareklamować siebie jako osoby, która wiecznie robi awantury. Nie, no ale tak. No tutaj na przykład nie zrobiłeś żadnej awantury, więc nie jeszcze wiem, nie. Życzę ci tego, żeby udawało ci się osiągać to, co sobie założysz, żeby udało ci się osiągać swoje cele, żebyś spełniała się w tym, co robisz, żeby nie przytrafiły się już takie sytuacje, że 7 lat będziesz bez pracy. O matko! I odpukać. I tego, żeby dalej ta dobra passa i ta szala przechylała się na tę stronę, że będziesz musiała odrzucać jednak propozycje, bo będziesz miała ich za dużo, niż będziesz musiała biedować w domu i robić ilustracje do krzyżówek. Ojejku, to nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. A ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.